Kierowca tej Audicy też jeździł i obserwował, aż w końcu zdecydował się odwiedzić podpoznański warsztat Krzyśka i Kuby. Zaczęło się niewinnie, ale z biegiem czasu silnikiem tej A6 telepie coraz mocniej. Pierwsze, co musimy zrobić, to jazdę próbną tym samochodem. Klient przyjechał na to, że jest nierównomierna praca silnika i trochę dymi z tyłu układ wydechowy. I rzeczywiście podpalenie auta jako pierwsze zauważyłem, że nierównomiernie pracuje. Podłączyłem komputer, nie wiem, czy pod to auto. Okazuje się, że pierwszy wtryskiwacz jest poza normami, poza granicami w ogóle jakiejkolwiek pracy. O ile na biegu jałowym ten samochód wykazywał nierównomierną pracę, podczas jazdy praktycznie tego nie czuję, więc dziwna trochę sytuacja. Ale takie właśnie Krzysiek lubi najbardziej. Dobra, chodź Wikuś, pomożesz mi? Tak. Trzymaj. Co planujesz w weekend robić? Mi się 18 szykuje. 18 ci się szykuje? Tak, ty jeszcze chodzisz na 18? Jeszcze tak, no. Jezu. Jeszcze tak stary nie jestem. No to nie za młode będą tam dla ciebie te dziewuchy, czy co? Zaraz. No. Jakbym ci powiedział, do kogo idę, to myślę, że bym cię rozśmieszył troszkę, no. No to dawaj. To byłej dziewczyny. To twojej byłej dziewczyny? A bierzesz ze sobą aktualną? Nie. A ona wie w ogóle, że tam idziesz? Tak, no. Aha, wie, to dobrze. Wie, no. To dobrze, okej. Okay. Widzieliśmy, że samochód chodzi nierównomiernie. Prawdopodobnie są wypalone podkładki pod wtryskami. Możecie sobie samodzielnie sprawdzić coś takiego w swoim samochodzie. Audi ma zabezpieczenia w głowicach, dziurki powiercone na wysokości kolektorów wydechowych. Jeżeli z tych dziurek wydostaje się nagar, to już wiesz, że coś złego się dzieje i należy natychmiast interweniować. Tutaj, jak widzimy, nic złego się nie wydostaje, a komputer wskazywał na wtrysk numer 5. Tutaj jest wszystko ok. Myślę, że podkładki są sprawne, ale to nie znaczy, że ich nie wymienimy. Bo wtryski i tak trzeba wyjąć. O, i to jest cały sprawca naszego bałaganu. Jakbyśmy zauważyli na pierwszy rzut oka, oprócz tego, że jest bardzo brudny ten wtrysk, to tutaj brakuje podkładki, która po prostu powinna fizycznie być. Może jest tam, a może po prostu już wyparowała. Zaraz zobaczymy. Wydaje mi się, że podkładka tam jest, tylko że nie przypomina już podkładki niestety. Jej okrągłość już dawno się zakończyła, spróbuję ją stamtąd wydłubać, bo by tak będzie trzeba robić. Niestety, to świadczy o tym, że zabezpieczenia Audi, które polegają na tych dziureczkach, o których wcześniej mówiłem, nie zadziałały. Zdarza się i tak. Wiele rzeczy, które producenci, nie zawsze działają tak, jakby tego sobie oczekiwali.